Papier? Jest. Atrament? Jest. Zapasowy atrament? Jest. Czy to już wszystko na liście? Tak. Świetnie. Mamy już listę rzeczy potrzebnych do stworzenia listy, więc zrobię listę rzeczy, które muszę zrobić do końca dnia. Gotowy? Gotowy. Punkt pierwszy. Zrobić listę rzeczy, które muszę zrobić do końca dnia. Zerowa lekcja. I jak nam idzie? Zobaczmy. Oddaliśmy kapę do pralni, zwróciliśmy tablicę Cheerlee, zamówiliśmy papier i pióra w papierniczym. 2 dni temu zamawialiśmy papier i pióra. Nie mam pojęcia, czemu tak szybko wychodzi. Wszystko zgodnie z planem. Co teraz? Babeczki! Ja zamówiłam tuzin. Och, wiem, skarbie, ale że ciasta wyszło więcej, to zrobiłam 13 sztuk. To bardzo uprzejmie z pani strony, ale krem z tej 13 babeczki przełazi na sąsiednią, widzi pani? No tak. To są babeczki na piknik i za nic bym nie chciała, żeby jeden kucyk dostał więcej kremu, a inny mniej. O, nie, to zrozumiałe. Nic nie szkodzi. Po prostu przesunę trochę tego tutaj. To chyba było za dużo. Oj, teraz tu jest więcej. Więc może jeszcze raz. Nie, tak też nie. Więc może troszkę tutaj i... Nie jest równo. Na tej powinno być ciutkę więcej, tak? Teraz... Och, troszeczkę tutaj. I tu jest... Świetnie. O, tak. Znacznie lepiej. Dobra. Kolejna sprawa do odhaczenia na... Oj, trzeba będzie dopisać wykąpać smoka do listy. Jesteś skuteczny. I dość ordynarny. To chyba wszystko. Prawie wszystko. 3-krotnie przejrzeć listę i sprawdzić, czy niczego nie przegapiliśmy za pierwszym i drugim razem. Jest. Tak długo ściskałem to pióro, że mnie skurcz złapał. Szczęście, że nie mamy żadnych nowin dla księżniczki. Listu bym nie wytrzymał. Nic jej nie wysłaliśmy w tym tygodniu? A co? Czy to źle? 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 To fatalnie! Mam wysyłać księżniczce jeden list na tydzień o tym, czego się nauczyłam. Nie co 2 tygodnie, nie co 10 dni, jeden list na tydzień. Gdzie mój kalendarz? Gdzie on jest? Leży tam, gdzie zawsze. Kiedy poszedł ostatni? We wtorek. A dzisiaj mamy... Wtorek? Nie. Jeśli nie wyślę go do zmierzchu, będę... Niesłowna! Co znowu? Niesłowna, Spike! Ta, co nawala! O, jak mogłam na to pozwolić? Ja, taka niezawodna, nigdy się z niczym nie spóźniłam! No przestań! Jesteś najlepszą uczennicą! Księżniczka ci wybaczy małe obsunięcie. Wolałabym nie ryzykować. W końcu mówimy o władczyni całej Equestrii. Ona trzyma w kopytach mój los. A jeśli mi nie wybaczy? Ta... Ja jednak myślę... A jeśli uzna, że nie przykładam się do moich studiów o przyjaźni? Dlaczego? A jeśli każe mi wrócić do Canterlotu i pośle do szkoły i każe dowieść, że jestem poważna, poddając mnie próbie, której ja nie przejdę? Czemu miałabyś nie... To moja nauczycielka. Wiesz, co oni robią z uczniem, który oblał? Każą mu powtarzać rok! Ale ona na tym nie skończy. Odeślę mnie z powrotem do magicznego przedszkola. Twilight! Chyba jak żyję, nie słyszałem większych bredni. Nikt cię nie wyśle do magicznego przedszkola. No tak. Nie ma się co martwić. Szybciutko pomogę przyjacielowi w opałach i napiszę ten list przed zmierzchem. Słuchaj, masz jakiś problem, kłopot, zmartwienie, mniejsze czy większe, w którym jako przyjaciółka mogłabym ci pomóc? Nie, niestety. No to będę musiała znaleźć kogoś, kto ma. Mam złe przeczucia. Spokojnie, Twilight. Masz mnóstwo czasu, żeby napisać list do księżniczki. Na pewno jest tutaj ktoś, kto potrzebuje pomocy. Rarity! Tylko spokojnie. Masz mnie! Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego? Ze wszystkich nieszczęść, które mogły mnie spotkać, to jest najgorsze na świecie! Co się stało? Nic ci nie jest? Zgubiłam moją fioletową, diamentową wstążkę! Szukałam jej chyba wszędzie. Na górze, na dole, ale nigdzie jej nie ma! Zgubiłam ją! Jak ja mam skończyć nową kreację, kiedy nie mam wstążki? O nic się nie martw! Twoja przyjaciółka dołoży starań, żeby ci... O, tutaj jest! Akurat tutaj nigdy bym jej nie szukała. Znaczy, że ty tylko zgubiłaś wstążkę? Mhm. I ją znalazłaś. Tak. I nie masz żadnych innych zmartwień, w których twoja najlepsza przyjaciółka mogłaby ci pomóc? Jest jedna rzecz. Tak? Chyba zostawiłam centymetr pod materiałem. Przyniesiesz mi? Centymetr. Jasne. Twilight? Czy wszystko w porządku? Twilight! Głowa do góry. To nie koniec świata. Mam wielu przyjaciół w opałach. Jest grane. Rainbow pokłóciła się z Applejack. Pewnie się wzięły za łby. To cudownie. Rainbow Dash, stój! Słuchaj no, wiem, że się pożarłyście z Applejack, ale to nic. Cokolwiek stanęło między wami dwiema, z pomocą dobrej i oddanej przyjaciółki jakoś się dogadacie. Nie wiem, o czym mówisz. Och, Rainbow Dash, nie musisz nic przede mną ukrywać. Gołym okiem widzę, że się pokłóciłyście. Dobrze, powiedz mi teraz, o co wam właściwie poszło z Applejack? O nic mi nie poszło z Applejack. O nic? To czemu niszczyłaś jej stodołę? Bo mnie o to poprosiła. Tak, Applejack? Wiadomo. Chcę postawić nową stodołę, więc starą muszę zburzyć. Wracaj do roboty. Już się robi, szefie. Ty się lepiej schowaj. Dlaczego nie przyszłam tu od razu? Tylko traciłam czas. Fluttershy zawsze walczy z jakimiś strachami. Postąpię jak na dobrą przyjaciółkę przystało. Fluttershy? Oczom nie wierzę. Naprawdę akurat dzisiaj musiała przestać być strachajłem? I co ja teraz zrobię? Trzeba było przyjść do mnie wcześniej. Masz plecy twarde jak kamień, a najbardziej kark. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Dzień jeszcze trwa, ale już się kończy. O! Wszystko się skończy! Życie w Ponyville, moje studiowanie! Nie, nie, tylko spokojnie, dasz sobie radę. Och, a jeżeli nie? Dasz, tylko weź się w garść! Weź się w garść! Gadasz do siebie? Twilight? Twilight? Opamiętaj się! O! Nic ci nie jest? Naprawdę się martwię. Czy ty nie przesadzasz z tym listem? Proszę, z tego wszystkiego zapomniałaś o pikniku. Daj sobie odpocząć, wyluzuj troszeczkę. Piknik! Spotkanie z przyjaciółmi. Nareszcie się otrząsnęłaś. Niech mnie gęś kopnie, nie wzięłam talerzy. O nie, jak to możliwe? Ze wszystkich nieszczęść, które mogły mnie spotkać, to jest najgorsze na świecie. Dlaczego? 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 Co? Nie będę się przecież tarzała w trawie. Dobrze się czujesz? Nie! Nie czuję się dobrze. Dlaczego? Jak to? To okropne. Tak? Przerażające. Tak? Jeszcze nigdy nie byłam w takich opałach i chciałam was prosić o pomoc. Tak? Muszę zaraz wysłać list do księżniczki, a niczego się nie nauczyłam o przyjaźni. Co za ulga. Już myślałam, że to coś poważnego. O! Kiedy to jest bardzo poważne. Jeśli nie wyślę listu na czas, będę niesłowna! Niesłowna! Bez obrazy, kochana, ale mam wrażenie, że ktoś tu robi z igły widły. To nie jest żadna igła. To są wielkie widły. Muszę komuś pomóc rozwiązać problem przed zachodem słońca. Moje całe życie od tego zależy. Rety, ale z ciebie świruska. Wyluzuj. Usiądź z nami i się uspokój. Ojej, jeszcze nigdy jej nie widziałam takiej wkurzonej. Co za pani kara. Niemal taka jak ja. Czas ucieka, kochana. Czasu coraz mniej. Rusz głową. Żaden przyjaciel nie ma problemów? No to ja stworzę problem. Cześć, dziewczyny! O, cześć, Twilight! Jak się masz? Świetnie, wprost doskonale. Wy też się macie wspaniale. Trzy kumpelki, które wcale nie potrzebują pomocy innej kumpelki. Jest Mądrala, moja ulubiona zabawka. Dziś chcę ją podarować wam. Jest urocza. Tak, urocza. Tak, podoba mi się jej grzywa. Ma nawet swój własny notatnik i pióro, gdybyście chciały się bawić w odrabianie lekcji. To super. Tak, świetnie. Podoba mi się jej grzywa. Mam tylko nadzieję, że nie pokłócicie się o nią. W końcu jest was trzy, a ona jedna. Nie chciałabym skłócić tak dobrych przyjaciółek. Kto chce się nią bawić? Ty powinnaś zacząć, Sweetie Belle, skoro tak ci się podoba jej grzywa. Nie. Ja myślę, że Scootaloo powinna się nią bawić. Bardzo bym chciała, ale ty ją weź, Apple Bloom. Applejack mówi, że trzeba się dzielić. Rusz tym łbem, zacznij myśleć, ale już! No tak! Za chwilę pokochacie Mądralę i każda z was będzie chciała ją mieć. Ja ją wezmę. Będzie moja. Podoba mi się jej grzywa. Magia zawsze działa. Jest niezawodna. Dobra, już dosyć. Wydaje mi się, że nauczyłyście się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. Dziewczyny, takie przyjaciółki, nauczcie się dzielić. Big McIntosh, na szczęście. Pomóż mi odebrać dziewczynom tę lalkę. Tak. O, bardzo ci dziękuję. Teraz lepiej mi ją oddaj. Nie. No nie. Co to za zamieszanie? Biją się o tę lalkę. Ta lalka jest wprost zachwycająca. Nic tutaj nie widzę. Moja! Nie. O, co ja narobiłam? Słyszałyście? Co tam się do 100 000 koszy pełnych jabłek dzieje? Nie patrz na nią! Niby na kogo? Na moją lalkę! Rzuciłam na nią czar i wszyscy się o nią biją! Dlaczego zaczarowałaś lalkę? Byłam w rozpaczy! Nic nie miałam dla księżniczki Celestii! Nie mogłam znaleźć problemu, więc go stworzyłam! Dzień się już kończy! Dosłownie! Twilight Sparkle! O, rety! Czekam w bibliotece. Żegnajcie. Znajdziecie mnie w magicznym przedszkolu. W Canterlocie. W magicznym przedszkolu? W Canterlocie? Nigdy więcej jej nie zobaczymy! I co teraz będzie? Ze wszystkich najgorszych nieszczęść właśnie to jest najgorsze na świecie! Co? Tym razem nie żartuję! Miałam słać jeden list o przyjaźni na tydzień. I nawaliłam. Zła uczennica i niesłowna. Jesteś bardzo dobrą uczennicą. Ja wiem o tym i bez twoich listów. Naprawdę? Nie! Nie ukażesz jej! To nie jej wina! Słucham was. Wszystkie wiedziałyśmy, że Twilight coś trapi. Ale uznałyśmy, że martwi się czymś, czym nie warto się martwić. Dlatego, kiedy odeszła, nikt nie próbował jej zatrzymać. Jest naszą przyjaciółką i powinnyśmy były potraktować ją poważnie. Nie odbieraj nam jej, dlatego, że nie chciałyśmy jej wysłuchać. Widzę, że nauczyłyście się dziś czegoś ważnego. No dobrze. Nie ukażę Twilight pod jednym warunkiem. Co ty? Od dziś wszystkie macie do mnie pisać o odkryciach na temat przyjaźni. Wtedy, gdy naprawdę coś odkryjecie. Jedno pytanie, proszę. Jak się dowiedziałaś? Twój przyjaciel Spike dał znać, że dałaś się ponieść nerwom. Kazałam mu potraktować twoje obawy poważnie. A teraz wybacz. Muszę już wracać do Canterlotu. Czekam na ważne listy. Same słyszałyście. Spike, zanotuj. Księżniczko Celestio, piszemy do ciebie, bo nauczyłyśmy się czegoś o przyjaźni. Że zmartwienia przyjaciół trzeba brać na serio. Nawet jeśli myślimy, że to drobiazgi. Martwienie może bowiem zmienić drobny problem w nieokiełznany, straszliwy chaos, nad którym dopiero księżniczka może zapanować. Podpis: twoje wierne poddane. PS. Rzecz jasna, Spike niczego się nie musiał uczyć, bo on już jest najlepszym przyjacielem na świecie. Inaczej niż kucyki, on wziął sobie do serca... tak, ja tylko...